Latanie to są takie emocje, że tego się nie da opisać, to trzeba po prostu przeżyć. Generalnie daje totalną wolność. Podczas mojego pierwszego lotu solo czułem niezwykle dużą dawkę adrenaliny i ekscytacji, ponieważ kiedy wzniosłem się ponad ziemię i zobaczyłem świat z góry, poczułem, że nie ma żadnych limitów i mogę być gdziekolwiek chcę i mogę lecieć gdziekolwiek chcę. Jak jestem w powietrzu, jest to naprawdę uczucie nie do opisania. Czuję się wolna. Dzięki właśnie szkoleniu lotniczemu na Politechnice czuję, że wiem, co robię. I to jest niesamowite uczucie. Symulator daje mi ogromne możliwości. Możemy zasymulować przeróżne warunki meteorologiczne. Możemy latać w ciągu dnia. Możemy zasymulować loty nocą. Studiując na kierunku inżynieria lotnicza mamy do wyboru dwie drogi. Możemy obrać specjalność pilota statków powietrznych, bądź możemy pójść na silniki lotnicze. To daje pełnię możliwości, bardzo dużą perspektywę na rynku pracy. Największym wyzwaniem w pracy z silnikami lotniczymi jest o tyle bezpieczeństwo podczas projektowania, żeby właśnie podczas eksploatacji nic się nie stało i również w takich eksperymentalnych silnikach, jak i w tych już docelowych. Głównie zajmujemy się konstrukcją silników rakietowych o napędzie hybrydowym. W zasadzie konstruujemy również rakiety napędzane naszymi okrutnymi silnikami. Największym wyzwaniem naszego koła naukowego jest udział w konkursie Spaceport America Cup 2021, w którym chcemy wziąć udział w najbardziej zaawansowanej kategorii. Kierunek inżynieria lotnicza dla mnie osobiście to są przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą. To studiowanie w niesamowitej atmosferze z ludźmi, którzy podzielają nasze pasje, którzy nas rozumieją, którzy pomagają nam spełniać marzenia i rozwijać się. I dzięki temu studiowanie tak trudnych przedmiotów, jakimi są przedmioty lotnicze, ale też przedmioty inżynieryjne, naprawdę jest dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze i widzimy w tym cel i spełnianie swoich marzeń. Warto to studiować.